W tym filmie już po raz drugi będę losować moby z Minecrafta i zamieniać je ze sobą teksturami. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to zachęcam do sprawdzenia go, bo to co tam wyszło było naprawdę zaskakujące. A ten film polecam oglądać do samego końca, no i możemy zaczynać. Pierwszym mobem będzie... Lama. Dobrze, a lamę zmienimy w... Glue Squida. W takim razie przechodzimy do zamiany tekstur. No więc mamy już nasze moby. I zaczniemy od zmienienia lamy w Glue Squida. No więc sobie malujemy. Przy okazji chciałam przypomnieć o subskrybowaniu tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie i na ekranie możecie zobaczyć ostatnie 10 subów, więc jeśli też zostawicie suba, to jest szansa, że pojawicie się w kolejnym odcinku. No to tak to wygląda. Myślę, że przypomina Glow Squida, dlatego teraz przejdziemy do kolejnego moba. Tutaj sobie pomalujemy. Jakby jest to trochę trudne, dlatego dałam tu twarz lamy i po prostu sprawdźmy to w grze. No to zacznijmy może od naszej lamy. O matko. Tam, żeby zobaczyć jej ząbki i tak dalej. No myślę, że widać, że tu miała być tekstura Glow Squida. Ale teraz sprawdźmy. O nie, tu są jeszcze kijanki, które robiłam na szorcie. Później je wam dokładnie pokażę. Co nie? Na tych shaderach jeszcze... Momencik. No bez shaderów widać troszkę więcej na pewno. Przejdźmy po prostu do kolejnego losowania i... Zapomnijmy o tym jak najszybciej. No i teraz do zrobienia mamy... Squid? Nie, to są żarty chyba. Przecież przed chwilą był Glow Squid. No dobra, a Squida zmienimy w... Żabę. Chyba nie jestem zadowolona z tego zestawienia, ale nie szkodzi. Jakoś damy radę. Także tutaj mamy nasze moby. Najpierw zajmiemy się Squidem, więc pokolorujmy wszystko. To będzie lekko dziwne, ale tu zrobimy oczy. Ja nie wiem co się dzieje. Ej, no... Wygląda jak żaba, tylko taka lekko rozciągnięta. Dobra, powiedzmy, że ta żaba jest gotowa. To teraz przejdźmy do żaby. Kurczę, ciężkie to trochę. Nie wiem, co o tym myśleć. Najlepiej sprawdźmy, jak to będzie wyglądać w grze. Więc sprawdzamy nasze dwa kolejne moby. O mój Boże. Ej, podoba mi się ten squid jako żaba, w sensie tu jakby... To jest część oczu, ale to trochę nie miałam jak tego inaczej zrobić. I nie wiem, no podoba mi się. Podoba mi się jak... Te oczy wystają ponad wodę. Dobra, sprawdźmy żabę może. I no nie wiem, z żaby coś mi się zdawało, czy... Nie wiem. Kurczę, nie wiem, no nie jestem za bardzo zadowolona z tej żaby. Może przejdźmy po prostu dalej. Robimy kolejne losowanie. I następnym mobem będzie... Pszczoła. A pszczołę zmienimy w... Silverfisha. Okej, oba moby są małe, więc chyba nie będzie zbyt trudno. Już jestem ciekawa jak to wyjdzie, więc zabierzmy się za robienie. Najpierw zmienimy pszczołę w Silverfisha. Tu jakoś tak pomalujemy. Jednak nie wiem co robię. No, mamy coś takiego. Zaufajcie mi, to będzie Silverfish. Dobra, nie wiem co zrobiłam. Oj, chyba jest coraz gorzej. On będzie chyba lekko... niewymiarowy? Ale będzie dobrze. Nie, nie podoba mi się jednak. Tak wygląda Silverfish? Chyba coś takiego? Zrobimy takie skrzydło. Więc tak on się prezentuje. Jest lekko inny, ale w końcu to pszczoła zmieniona w Silverfisha, więc niech tak zostanie. A teraz zmieńmy Silverfisha w pszczołę. Tak na razie wygląda pszczoła. Jakby ona jest 1:1 jak zwykła. Jeżeli chodzi o teksturę... O, chociaż nie, bo czymś mi się przesunęło. O! Działa. Oj? Jest w miarę okej. Okay. W sensie, no, jest to pszczoła, tylko... Że nie będzie ona latać. Sprawdzamy to w grze. Najpierw zobaczymy Silverfisha jako pszczołę. O nie. Trzeba było zrobić... O nie, jak ta pszczoła. Ale się trzęsie, co jest? Jak ta pszczoła uroczo biega. Ale trzeba jej tekstury w środku zrobić, bo jakby ona ma w środku tekstury prawdziwego Silverfisha, których nie usunęłam, bo myślałam, że nie będzie to przeszkadzać, a jednak przeszkadza. Więc szybko to jeszcze zrobię. Dobra, uwaga, przeładowujemy. O! W ogóle jak skrzydełka jej machają. O mój Boże. Chciałam zobaczyć, jak wygląda mała pszczoła, ale przecież nie ma małego Silverfisha, no to... Ej, nie mogę. To jest świetne. Sprawdźmy. O Jezus. To wygląda jak jakaś taka dziwna ważka. Ej, a mała? O Jezus. Jakby coś pięknego, Silverfish lata, a pszczoła biega. No przecudowne. Nie no, super to jest. Ale przejdźmy dalej. I w kolejnym zestawieniu będzie... Zombie Villager. I...
Guardian. Dobra, moby już są, więc możemy zaczynać. W ogóle co on ma na sobie? Nieważne. Zaczniemy standardowo od pokolorowania wszystkiego na jeden kolor. Okej, teraz dobrze. No i co, no nos mu nie będzie potrzebny chyba. Jak będzie wyglądać oko? Chociaż może damy je niżej. To tak. Chyba to zaczyna jakoś tam wyglądać. Ej, mam pomysł. No bo jakby jednak przywrócić mu ten nos. Jezus. No bo Guardian ma to takie pomarańczowe coś, więc zrobiłam mu tu takie rączki, żeby jakoś to było reprezentowane tutaj. Ale ten nos myślę, że może zostać i też będzie pomarańczowy i to będzie ok, czy coś. To jeszcze stópki mu takie zrobimy. Dobra, myślę, że możemy uznać, że to jest skończone. Więc teraz z Guardiana zrobimy zombie villagera. On musi oczywiście mieć nos. Skopiujemy sobie tą teksturę twarzy. Trzeba coś tu wykombinować. Dobra, tak się prezentuje ta zielona część. Teraz trzeba coś zrobić z tym pomarańczowym. A mój pomysł jest taki, że damy na to teksturę nosa po prostu. I żeby nie popełnić tego błędu, tak jak przy Elder Guardianie, że tu nam wystawało coś, zakolorujemy to całe. Żeby nic nie było pomarańczowe po prostu. Jak to teraz tu? Chyba troszkę zmienię kolory na coś takiego bardziej, jeżeli chodzi tu o ogon, o tą płetwę. Chcę to zobaczyć w grze, tylko tyle powiem. Więc sprawdźmy. O, trochę za dużo już tych mobów się tu porobiło. Sprawdźmy najpierw może zombie villagera. No nie, ma ubranko. Co zrobić, żeby nie miał ubranka? Oj, co tu się stało? Dobra, on jest do poprawy. Dobra, próbowałam zabrać ubranka tak jakby, ale nawet jak daję pustą teksturę, to oni dalej to mają z jakiegoś powodu, nie wiem. Może później jeszcze spróbuję to ogarnąć. Chociaż mam jeszcze jeden pomysł. Dobra, ostatnia próba. No i niestety. No ale tak ogólnie myślę, że wygląda... No, jak Guardian, no. Więc sprawdźmy teraz Guardiana jako zombie villager. No i tak to wygląda. Nie no, jest to lekko przerażające. Ach, coś takiego z głową zombie villagera. No, dajmy im tu squida. Aha. No. No co, no jest to ciekawe, no. Ale to jeszcze nie koniec, bo teraz jest chyba pora, żeby pokazać wam Kijanki i Vindicatora. Bo te moby były zmienione na szorcie. Więc tutaj mamy Kijanki. Jak możecie zobaczyć, mają one całkiem uroczy nos. No, ale są troszkę dziwne. No, a tak się prezentuje Vindicator. Możliwe, że troszkę bardziej wygląda jak jakiś karaluch niż Kijanka? O Jezus. Tak więc koniecznie dajcie znać, który mob podobał wam się najbardziej. Ja jeszcze raz przypominam o subskrybowaniu i widzimy się niedługo. Cześć!